Popołudnie Wnet trwa. Magdalena Ochaniuk-Gadowska przy mikrofonie. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95 i 2 FM. A my teraz, drodzy Państwo, już przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie o porannych godzinach przy telefonie już jest pan Wojciech Jeśman, prezes południowo-kalifornijskiego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Dzień dobry panu. Tak, dzień dobry pani Magdaleno, dzień dobry państwu. Panie prezesie, to proszę powiedzieć, co w Stanach Zjednoczonych mówi się na temat wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce, bo już wiemy, że panowie spotkają się, to będzie już czwarte spotkanie, spotkają się pod koniec sierpnia, wizyta potrwa do 2 września. A co więcej się mówi w Stanach? No, w Stanach się nic nie mówi, bo Polska jest doprawdy krajem dosyć marginalnym tutaj. Oczywiście mówi się w środowiskach polskich, natomiast nie jest to część jakiegoś tutaj szerszego dyskursu w prasie amerykańskiej, w mediach czy wśród establishmentu amerykańskiego. No, dużo mamy tutaj tej retoryki o strategicznym sojuszu, ale tak naprawdę no, Polska nie jest strategicznie partnerem tutaj, tylko raczej no, mamy dosyć podrzędne miejsce tutaj w tych wzajemnych kontaktach, niestety. No, cel wizyty Donalda Trumpa jest głównie propagandowy, jak sądzę, to znaczy ma on dostarczyć przedwyborcze wsparcie dla PiS-u, który tutaj realizuje w dużej mierze interesy amerykańskie. No i tak naprawdę te nasze kontakty to nie jest kwestia jakiejś szczególnej miłości, tylko po prostu realizacja polityki amerykańskiej, która no, realizuje tutaj na polskim gruncie pewne swoje aspiracje geopolityczne i oczywiste jest, że Polska bierze tutaj, ma w tym jakąś rolę. A co Polonia mówi na temat tej wizyty? Czy są jakieś oczekiwania odnośnie spotkania prezydentów Polski i USA? No i to zależy, w których środowiskach będziemy tutaj jakby ten puls mierzyć. No, większość Polonii jeszcze nie rejestruje tego faktu tak naprawdę, to znaczy nie jest to coś, co tutaj, czym Polonia jakoś szczególnie żyje. Jest kilka środowisk, które są bardziej jakby politycznie nastawione tutaj do życia i te środowiska oczywiście interpretują to na różne sposoby. No, ja należę do tej dosyć sceptycznej grupy, która no, raczej patrzy tutaj na działania amerykańskie jako po pierwsze próby rozgrywania Polski w kontekście rosyjskim, realizacji aspiracji żydowskich w Polsce, zabezpieczenia ekonomicznych interesów Stanów Zjednoczonych w Europie, jak również być może dostępu do bardzo bogatych polskich zasobów naturalnych. I to są głównie te rzeczy, które są tutaj istotne. Wszystko inne to jest tak naprawdę no, po prostu retoryka. No i wracamy znowu do tematu, który był bardzo mocno obecny w wyborach do Europarlamentu w Polsce, który był bardzo mocno widoczny także w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o Polonię, no to ustawa 447. Wspomniał pan o ewentualnych roszczeniach żydowskich. Jak Polonia z tą sprawą sobie radzi? Co dzisiaj wiemy? Co pan dzisiaj może powiedzieć nam więcej na ten temat właśnie tego aktu? No trudno sobie tutaj jakby wyobrażać, że Polonia może sobie poradzić z tym faktem. No system jest tak tutaj w tej chwili skonstruowany i nastawiony, że no, tutaj te wątki antypolskie dominują i no, my możemy tutaj tworzyć protesty i próby lobbingu, ale tak naprawdę efektywność tego to jest rzecz zupełnie jakby druga. No, bez rzeczywistego wsparcia tutaj polskiego rządu, nie konkretnie wspierania nas na poziomie powiedzmy
tutaj finansów czy też kierowania nami, ale na poziomie jakiejś współpracy w tej kwestii, no nie ma tutaj możliwości osiągnięcia czegoś wielkiego tak naprawdę. No możemy tutaj spojrzeć choćby na takie ostatnie głosowania i takim głównym wątkiem w ostatnim tygodniu było głosowanie tak zwany anti-DBS Act. To jest akt związany z bojkotem, dezinwestycjami, sankcjami, które są tutaj postulowane względem Izraela za no, różne ludobójcze działania, których się dopuszcza na ludności palestyńskiej. I ten wątek jest dosyć popularny w różnych tutaj kręgach, nie tylko w Stanach, ale na świecie. No, powstała specjalna rezolucja tutaj. 398 głosów było za no, akcjami na poziomie wręcz prawnym, penalizacji tutaj jakichkolwiek właśnie prób bojkotowania Izraela. Tylko 17 osób w kongresie głosowało tutaj za tym, żeby dalej trzymać się pierwszej poprawki do konstytucji, czyli tutaj tych bojkotów jako wyrazu wolności słowa. Jeżeli ktoś chce się w jakieś bojkoty bawić, no to powinien mieć do tego prawo zgodnie z konstytucją amerykańską. Jest to dosyć oczywiste. No, niemniej to głosowanie jakby ilustruje, w jakim stopniu system amerykański odchodzi tutaj od swoich szczytnych zasad zapisanych w konstytucji. I to jest też taka przestroga dla nas, jeżeli chodzi o tutaj nasze naprawdę szanse walki z S-447. No, większość kongresmenów jest niedoinformowana i no, duża część również, jak tutaj sugerowała pani Ilhan Omar, demokratka, muzułmanka ostatnio, no, siedzi po prostu w kieszeni lobby roszczeniowego. Więc te sprawy wrócą tutaj w listopadzie z pewnością i no, jeżeli my tutaj nie zrobimy czegoś naprawdę istotnego w sensie politycznych aktów wychodzących z Polski, no to ten wątek tutaj będzie zdecydowanie amplifikowany w najbliższym czasie. A jeszcze chciałam się dopytać o tą ustawę, o której pan mówił w związku, przed chwilą, o której pan mówił w związku z Izraelem. To jakie są reperkusje tej ustawy? Jakie będą wnioski, jakie będą rozwiązania odnośnie tej ustawy? No, to nie jest jeszcze ustawa w tym sensie, że to była tak zwana House Resolution. Ona ma numer 246. No, czy stanie się prawem, to się okaże. Na razie nie ma kontynuacji w senackiej. Ale o co tam dokładnie potem chodzi? O co dokładnie chodzi? Chodzi głównie o to, czy obywatel amerykański ma prawo do uczestniczenia w bojkotach jakichkolwiek. No, tutaj kontekst jest oczywisty. Bojkot Izraela, produktów Izraela na przykład w Stanach Zjednoczonych. To chodzi o kwestie palestyńskie. Teraz ten kontekst, tutaj pan Kushner wystąpił z planami rozwiązania kwestii bliskowschodnich. No, oczywiście. Ale jak to jak bojkotu? Może pan wytłumaczyć to szerzej? No, to chodzi o to, że są środowiska, które nawołują do bojkotowania, kupowania na przykład produktów izraelskich w ramach no, takich sankcji, żeby w jakiś tam sposób zmusić Izrael do pewnych zachowań. Te zachowania no, są oczywiście naganne często. No, tylko w tym roku Izrael, jak rozumiem, zabił ponad 60 dzieci palestyńskich. No, to są właśnie te wątki, które
budzą nie tylko w Europie, ale również w różnych środowiskach w Stanach pewien sprzeciw. Nawet w środowiskach żydowskich, bo te żydowskie środowiska też są tutaj mocno podzielone w tej kwestii. No, w związku z tym jest taki ruch tutaj, co się nazywa BDS, to znaczy bojkot, dezinwestycje i sankcje. No i ten ruch pewne grupy usiłują zdelegalizować, to znaczy nie tylko zdelegalizować, ale wręcz penalizować wszelkie nawoływania do bojkotu Izraela. To jest ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądało, bo przecież każdy ma wolność wyboru i każdy może wybierać produkty, jakie tylko sobie zapragnie. No jak widać nie, bo to wyraźnie w tym kierunku zmierza, że to właśnie nawet nawoływanie do tego może być penalizowane. To znaczy każdy na poziomie, powiedzmy, indywidualnych decyzji z pewnością gdzieś tam może dokonywać tego wyboru. Natomiast gdyby pani chciała już na ten temat rozmawiać z kimkolwiek, no to już pani wkracza w sfery, które być może niedługo będą penalizowane w sensie wyroków sądowych nawet. No to bardzo ciekawe, jak ta wolność, którą tak Amerykanie zawsze się szczycą, będzie miała miejsce w praktyce. A jeszcze na koniec, co się mówi na temat zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków? No i ja sądzę, że ten wątek w końcu zostanie załatwiony. No, nie jest to jakiś szczególnie istotny wątek w tej ogólnej tutaj geopolitycznej sytuacji. Niemniej no, dosyć taki irytujący dla wielu Polaków. I myślę, że to będzie rodzaj takiej kości dla nas tutaj rzucony i ten wątek się rozwiąże niedługo pozytywnie dla nas, ale no, kosztem będzie jednocześnie tutaj popychanie tych wszystkich wątków związanych z tak zwaną restytucją, która, jak wiemy, nie jest żadną restytucją, tylko próbą wymuszenia. No i czekamy tutaj na listopad i rozumiem, że wtedy będzie ten raport przygotowany, tak? Ten listopad to jest nefralgiczny moment, jeżeli chodzi o ustawę 447. No, zgodnie z zapisami tej ustawy do 9 listopada ten raport powinien zostać upubliczniony. No, może stać się to wcześniej być może trochę, ale raczej nie przypuszczam, żeby tak się stało, bo raczej będzie to w jakiś sposób kolidować wtedy z polskimi wyborami, w sensie złej tutaj publicity. Więc no raczej sądzę, że ten raport będzie w ostatnim momencie dopiero ogłoszony i stanie się to po polskich wyborach. Będziemy, przepraszam, oczywiście tej sprawie się przyglądać. Pan też będzie tej sprawie się na pewno przyglądać, prawda? No oczywiście, to jest jedna z tych rzeczy, które śledzę na bieżąco. Pan Wojciech Jeśman, prezes południowo-kalifornijskiego Kongresu Polonii Amerykańskiej, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani Magdaleno, dziękuję państwu. I życzę miłego dnia, bo pan dopiero przecież dzień rozpoczyna. A jeszcze chciałam się, a to jeszcze się dopytam na koniec, a obchody 1 sierpnia, jak będą państwo obchodzić? No my zasadniczo, my w sensie Polish American Strategic Initiative, grupa, której jestem współzałożycielem, zamierzamy spotkać się w Chicago w tym dniu, właściwie nawet dzień wcześniej, żeby tutaj stworzyć jakąś strategię działania, jeżeli chodzi o te właśnie późniejsze kwestie listopadowe związane z S447. Więc no, ja raczej nie zamierzam celebrować tutaj niczego, raczej myślę o strategicznych jakichś tutaj posunięciach. W sensie ale o godzinie 17 proszę być myślami tutaj z Warszawą. No jak najbardziej. Pan Wojciech Jeśman, prezes południowo-kalifornijskiego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jest godzina 17.17, już 17.18. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet, Warszawa 87.8 FM, Kraków 95.2 FM, a na całym świecie w internecie, czy to nad morzem, czy w Gdańsku, czy w Sopocie, czy w Zakopanem, www.wnet.fm. A jak powiedziałam o Zakopanem, a jak powiedziałam o góralach, no to Trybunie Tutki zaśpiewają dla nas Filozofia Dramatu.